Żałuję, że za mało prałem, no ale... Dlaczego? Jakby jej przelano, ja byłbym za tym, oczywiście, co mi szkodzi. Zdecydowanie lepsza jest kara chłosty niż więzienie. A on siedzi w kryminale, tam go jeszcze zgwałcą, prawda? A tak dostanie w tyłek, po pół godzinie wychodzi, tyłek go boli, prawda? Dobrze pamięta. My jako prawica uważamy, że ważniejsza jest dusza niż ciało, więc wolimy chłostę od więzienia. Wszystko mówię szczerze. Proszę. Bardzo głośno pan zawsze mówi o tym, że jest pan za karą chłosty, karą śmierci również, prawda? Nawet nie cofnąłby się pan jako kat. A chciałbym się zapytać, nie tak dawno córce coś się tam przydarzyło w markecie. Czy również by pan chłostę zastosował? A wie pan, trochę żałuję, że za mało prałem, no ale teraz to już za późno, bo jest za stara. Nawet z tym supermarketem to w ogóle było tak, że ona poszła, kupiła jakieś wiertełka do czegoś, z wiertarką, nie było kompletnie wierty, poszła i zamieniła sobie na ten, zamiast pójść do kasy i tam były oni problemy. To jest w ogóle drobna sprawa, także nie ma czym. A dlaczego? Jakby jej przelano, ja byłbym za tym, oczywiście, a co mi szkodzi? Jakby ktoś zasuwał do niej karę chłosty, bardzo dobrze. Dobrze by jej to zrobiło. Jej tu nie ma, bo ona tu jeździ ze mną, ale tu jej nie ma, więc nie słyszy. Ale naprawdę dobrze by jej to zrobiło. Zdecydowanie lepsza jest kara chłosty niż więzienie. Człowiek zamknięty w więzieniu traci rok życia, 2 lata życia. Jego koledzy już tam awansują, się uczą, a on siedzi w kryminale. Tam go jeszcze zgwałcą, prawda, nauczą złego fachu, prawda. Człowiek siedzi w więzieniu, tam jest chore środowisko, że im to większy przestępca, tym ma większy szacunek, prawda, więc on ma tej hierarchii przestępczej. Już wychodzi jako zawodowy przestępca. A tak dostanie w tyłek, po pół godzinie wychodzi, tyłek go boli, prawda? Dobrze pamięta. Jest to, chłosta kaleczy ciało, a więzienie kaleczy duszę. My jako prawica uważamy, że ważniejsza jest dusza niż ciało, więc wolimy chłostę od więzienia. Więzienie jest naprawdę chorym środowiskiem i skazywanie ludzi na więzienie jest... Znaczy są osadzone miejsca i środka na więzienie, na przykład ludzi starszych, prawda, czy tego, dla nich to jest coś ważnego, natomiast młody człowiek to lepiej pamięta chłostę niż więzienie, to znacznie zdrowsze. Zdecydowanie za karą chłosty. Zobaczmy, proszę bardzo.